Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, kolejnego dnia. Witam o poranku słonecznym, dzisiaj szczęśliwie coś mi usiadło na ręce. Jesteśmy chwilkę przed podróżą. Nasze gratki, nasze panie. Mostly for Junis. Tak, głównie rzeczy Juny. Czekamy na taksóweczkę i ruszamy. Ruszamy do Osaom, wioski położonej głęboko w górach, w Parku Narodowym. Podobno zapierające dech w piersiach pejzaże, widoki. Przekonam się o tym na własne oczy, a wy razem ze mną i razem z nami. Najpierw jedziemy odebrać Marcina, mi i Jacoba, a potem już wspólnie jedziemy w tamtą stronę. Także zapraszam was bardzo serdecznie na dzisiejszy odcinek. Odcinek podróży, odcinek zielony, odcinek Discovery Channel. Jedziemy do lasu? Forest. Jedziemy do lasu? A jadą misie? Tak. Nie, misie nie jadą? Nie spodziewałem się jakiegoś super luksusowego pojazdu, ale ten mnie zaskoczył. Stara Camry, ale już taka w stanie rozkładu. Mam nadzieję, że klima działa chociaż. Powinna, bo to jest absolutny must have. Reszta rzeczy jest mniej ważna. No, sytuacja jest taka, z przodu już sobie miejsce zarezerwowała i nie dziwię się, Tarong z Juny, a my tutaj przez okienko możemy bliżej, a właściwie dodatkowy otwór w szybce, a tutaj z tyłu prawdopodobnie będziemy jechali my, czyli Marcin, Arada, ja i Jacob. No dobra, jedziemy. Jedziemy! Widziałem już Aradę, Arada widziała już nas, a szkoda, bo chciałem nakręcić ich minę, jak zobaczył naszą brykę. Zapewne spodziewali się, że Highlanderem będziemy jechali albo Lexusem, jak to zazwyczaj jest. Nie takim trupem, ale no trudno. A Rada już widziała, także Marcin już też wie pewnie, czego się spodziewać. Szkoda. Pan nie... No tak, już nic nie mówię. Po prostu jedziemy. Tak? Tylko ten da radę pokonać tą drogę. No to jestem ciekaw drogi. No i zaraz się wszystko okaże. No i zaraz. What? You want to see the bag that we packed in? It's in front, between their legs. Small pink one. Cześć Jacob! Ja faktycznie tego nabrali. What you took it? We're going for one night there, you know? Yes, but we don't know that we're gonna have food or not. Oh my god, I cannot believe it. Okay, super. No, Arada bała się, że może dojść do sytuacji, że nie będzie tam jedzenia i wzięła tego żarełka więcej. Nasze spakowane jest tutaj. To jest to, co wzięła Arada. Plus to, plus to, plus to, plus to, plus to. Dobra, a gdzie Marcin? Czekam na twoją reakcję. Proszę, jaką ci karotę postawiłem. Karoce. Tak, zastanawiam się, bo wiem, że jest Highlander, a wiem, że jest Camry. Tak, pan zamyka właśnie bagażnik. Tutaj solidne zamknięcie. Let's go! Let's go! Okun? Dobra, jesteśmy już w środku. Droga jest dość dobra. Pytanie brzmi, kiedy będzie trzeba wyjść i popchać. Kierowca nam powiedział, że to jedyny samochód, który sobie poradzi tutaj na tej trasie. No muszę przyznać rzeczywiście, że droga pozostawia troszkę do życzenia, ale są momenty, że jest nieźle. A potem już tylko pod górkę. Dobrze jest. Juni, how is the road? Jak tam droga? Sen. Mady, trochę tak, trochę błotnisto. Papi? Stary, jest piękny. Ale jedziemy. Wyświeciło to się jedzie. Ale wczoraj padało. Wbijamy na górę, więc wyłączył klimatyzację pan kierowca. W związku z tym otworzył okna. Troszeczkę naprawili. Z klimą nie dałby rady, ale bez klimy powinien pójść. Oj,
pocisnął. No brawo. Brawo! Pierwszy sukces, first success. We did it! Tak, Juni! Widoki godne wspinaczki naszej ostatniej na wodospad, prawie że. Lecimy dalej. Piękne widoki. Trzeba przyznać. Juni nie przestaje gadać. Komentuje wszystko. Jacob i Juni są tak podekscytowani, że non-stop gadają. Non-stop. Komentują każdą rzecz, którą widzą. Hello, Juni. Brokoli! No! Carrot! No, we're gonna eat wildlife! Wildlife! Ah! Yes, let's eat some tiger! Tiger! Tatu, proszę bardzo, zatrzymał się pan. Może coś wiedzie fajnego. Dalej bong! Tak! Tuesday bong! Okay, let's sing more. Let's eat some crocodile! Yeah, sorry, I'm screaming on you. Proszę, jaka niespodzianka na drodze. Zwalone drzewo. Coś tu się wydarzyło. Ale dało się objechać. Dzieciaki się uspokoiły. Już mają dość kręconej drogi i pochyłów, i skoków. Doprowadziło to do sytuacji stabilizacji, powiedziałbym. Włączyłem kamerę, żeby pokazać wam widok z mostu, ale niestety za nisko zawieszony jest. No to trudno. Zatrzymamy się na tamie, to wam pokażę. Dłużej jeszcze nie byłem. Tu jeszcze nie byłem, tu jeszcze nie dotarłem. Przekraczam własne granice. Jedziemy i mówię dotarłem, że po drodze będzie dem. Them and we want to stop there. Chcemy się zatrzymać na tej tamie, żeby nagrać coś. I teraz mówi them. No tama, na rzece. Po polsku. Okej. Okay. Także łatwiej czasami po polsku wytłumaczyć niż po angielsku. Elektrownia. Proszę bardzo. Jak to się będzie nazywało? Elektrownia. To jest jakieś dyspozytorium tutaj, wiesz? No power station. Power station, niech będzie. A my jedziemy dalej. A już nie za długo powinna być tama. Tam, tama. Spora tama. Teraz będzie ją widać lepiej. Musimy się przez mosteczek przeprawić taki malutki. No, i a tam będzie tama. There's no water. It's full of water, you know? But you know, it's like this finish of rainy season, so now they stop the whole water, yeah? I was here a few times when it was almost full open. Oh man. Look good? Wow, so loud. And the water was like spraying all the way here. Marcin mówi, że był tutaj, jak była otwarta tama, to woda tryskała stamtąd aż tutaj do drogi. Okay, but we're going on the dam or no? Yeah, we're gonna stop over. No, we're not passing them. Dobra. You know? They open this bridge. Jak again, będziemy mieli miejscówkę z dobrym widokiem, to się zatrzyma. Przeprawiamy się cały czas w górę jedziemy. Znowu już musiał wyłączyć klimkę, więc otwarte okna. Dzięki temu widać, było lepiej. Dla mnie powiedzcie, że możemy bez klimy jechać. Też jest fajnie, nie? Przynajmniej przebieg jest. Jeszcze będziemy się wspinali. Proszę, jakieś śmigają motorki. O,
Ależ tam widoki. Tak, pchniemy się w górę. Są tak ostre zakręty, że poustawiane są lustra sferyczne, żeby można było zobaczyć, co się kryje. Baron, you see this hut here, the house? Trzymaliśmy się na momencik. Pan przestawia samochód. Na rozprostowanie nóg i na pokazanie wam tego widoku. No. Nieźle osuwisko tutaj się zrobiło też. To jest zbiornik wodny, który trzyma wodę po co? Ten zbiornik wodny tam trzyma wodę po co? No, turbin, do elektrowni wodnej. Tak, i to właśnie stąd idą tunelami do stacji. Ciekawa sprawa. To Chińczycy budowali i to jest system tuneli w górze. Ta woda spiętrzona idzie tunelami. Widzisz tą, schodzi. Widzisz tą wieżę tam? No. To dokładnie w tej wieży. Schodzą tunelami, potem są spadki. Tam się woda dostaje ciśnienia i prędkości. Są relatywnie nieduże turbiny, ale dzięki temu ciśnieniu i tej prędkości wody dają potężną energię. I to jest cały system takich spadków, kanałów wewnątrz gór, który doprowadza później do tej stacji, którą żeśmy mijali. Ładny widok, co? A ten pisk, który słyszycie z dżungli, to jest to, co już znacie z naszej ostatniej wyprawy. Te cykady, chrabąszcze, czy jakby je nie nazwać. What's wrong, baby? Zajebiste ryby są, kolego, w zbiorniku. Są rybki? A wolno łowić? Są rybki i są krokodyle. Wolno łowić? Wiesz, to mi tam mają taką ścieżkę, nawet wiesz, łódkę nielegalną, legalną, nielegalną, gdzieś tam sieci stawiają. Ale masz piękne sumy. I krokodyle mówisz? Krokodyle też są, no. Pięknie. Dżunku już leci, bo wsiadamy do samochodu. Chodź, kotek! Już starczy! Co, ze mną chcesz usiąść? No pięknie. Proszę telefon w takim razie. Juny chce usiąść ze mną, to niech wsiądzie. Poczekaj, najpierw tata wsiądzie, później ty. Juny, najpierw ja muszę wsiąść. Proszę bardzo, jaki rozjazd? 75 km jeszcze? No, man, it's a fake, you know. Nie wierzę. Straight, if you go straight, you'll go to one more reservoir. Aha. One more dam, you know? Okay. Big one, you know? To trzeba pamiętać, że skręcamy w lewo, w taką dość znaną kolorystycznie nam drogę z północnych, północno-wschodnich regionów Kambodży. Czerwonoglew. Co się stało, kochanie? Jedziemy z otwartymi oknami, że wziął kałuś tak skoczyła do środka. No już teraz pan asekuracyjnie jedzie z mojej strony. Jak, Juny? Podróż? Porzo? Okay. No ja speszona taka trochę tak. Za bardzo kołyszę teraz. Piękny widok na góry. To najwyższe góry w Kambodży? The second highest. Drugie najwyższe góry w Kambodży. Bardzo ładny widok. Aczkolwiek słabo widać. Słabo widoczne dzisiaj, ale będzie jeden. Te drzewa, które widać tutaj, to są jedne z niewielu rosnących w Kambodży drzew i drastych. Wyrastają ponad pola.
gęsto porośnięty to bambusami ten obszar tutaj. Ale fajnie wygląda, tylko że no nie do przejścia tak normalnie bez maczety w ogóle, ani rusz. Już niedługo powinien być sklepik. Jakieś 20 minut jeszcze, Marcin. A mniej już. Tak cię trzymam w niepewności. I jesteśmy już w prowincji Kursat. W prowincji sąsiadującej z Kokongiem. Ładny most był. One more power plant. O, tam była jeszcze stacja. No dobra, lecimy dalej. Mama też już wykończona. Jacob też zmęczony troszeczkę. Wytrzęsło go. Udało się. Jest przerwa. Matko jedyna. Wysiąść trzeba. She has the pink shoes, baby, inside the backpack. Krótka przerwa. Przy drodze mamy taki całkiem przyjemny miejsce po sobie, z łóżkiem nawet. Marcin! No? To co do minigolfa? Co to tu? Patanka! Czy jak to się tam nazywa? No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jak, Dżunku, ci się podoba? Nie. Dobre miejsce na postój? Pewnie, że dobre. Elegancko! A to jest ta drogą, którą żeśmy jechali i jeździmy. To czas chyba... Wbijam się na zaplecze. Tutaj pięknie przygotowana wystawka. Wszystko po chińskich zupkach. Sporo tego tutaj. To zaplecze. Tam mi czyści ciuchy. To jest kuchenka. No to jest ta przestrzeń restauracyjno-sklepowa. Weszliśmy tylko tutaj i właściciel poznał Marcina. No Martin, Martin. Proszę bardzo. A to jest system elektryki, bateria. Nie, no masz panel, kable przychodzi do sterownika i tyle i baduje baterię już. To jest stały czy zmienny? Co w akumulatorze jest stały, tak? No, nie, to jest stały. Może ma inwerter, wiesz? Ja się chyba patrzę, ale to nie. No, nieważne, jesteśmy. Ruszamy. Chwileczka postoju. Dobrze nam zrobiła, odświeżyliśmy się i lecimy. No, jeszcze myślę, 45 minut do godziny powinniśmy być na miejscu. Kolejny zbiornik. Cztery zbiorniki po drodze. Nie? Cztery zbiorniki po drodze i to jeden z razem. Się. No, budowle tutaj solidne. I kolejna dama, proszę bardzo. Ostatnia. Nie brakuje ich tutaj. I to już jest czwarta i ostatnia. Wszystko chińska budowa. A my jedziemy, lecimy dalej. Kolaps. Zapadł się. Przejazd, zapadł się most. Pięknie, jak zapadnie się druga część, to sobie przyjedziemy jutro z powrotem. Ładnie. To ja rozumiem. Krótki postój, kierowca ma jakieś tutaj pakunki do przekazania, ale już możemy zobaczyć. I jesteśmy już prawie. A Osaom słynie z genialnej gleby. Tu wszystko rośnie niesamowicie szybko i niesamowicie wysoko. Rozrasta się. Także nawet bananowce tutaj są prawie dwa razy większe niż gdzie indziej w Kambodży. I same banany również. Mam nadzieję, że to między innymi zobaczymy później. No dobrze, muszę się zgodzić. Jedziemy już dobre 15 minut przez te wioski obrzeża Osaom i faktycznie rozumiem, dlaczego nazywają to centrum bananów. Wszędzie bananowce. Minęliśmy chyba ze 30 takich dużych traków, dużych ciężarówek już zapełnionych bananami. To no tak, rzeczywiście to robi wrażenie. Durian. Czyli nie banana. A wszystkie takie duże drzewa, które były, są wypalone. Przypadek? Nie sądzę. Tu przejeżdżamy starym mostem. Tutaj budują już nowy, a
ale jakby nie wygląda na to, żeby ta budowa specjalnie szła do przodu. Pusto. Coś zbudowali i koniec. Na razie to stoi w miejscu. Haj się skończy. No. So many trampolines, but unfortunately we are not coming here. Niestety nie możemy przyjechać na trampolinę. Baby, tak how could you say that? I'm trying to be true. Turyści, biali turyści. Ale akcja. Halo. I znowuż podobna sytuacja. Most będzie, ale w przyszłości. A my jedziemy takim dotychczasowym. You come fishing. Malutkim. A lot of fish. Przęsła są postawione. Trzeba będzie tylko to wykończyć jakoś. My brniemy dalej. 300 metrów dalej. I jesteśmy już prawie na miejscu. Tutaj wszystko jest w budowie, wszystko jest w budowie. To miało być tak pięknie i zielono. Co tu się dzieje w ogóle? Coffee shop? No, coffee tree. A coffee tree? O my, to ja będę musiał obejrzeć to. Doskonale. A tutaj coś się dzieje. No będzie można chyba popłynąć łódką. I połowić. Dobrze, dobrze, elegancko. No ale nie wierzę, co tu tartak mam pod nosem. Miało być tak pięknie, tak zielono, tak oryginalnie. Tuesday, hello! Co tu się dzieje? Dobrze, że do wody blisko, naprawdę. To ja sobie na ryby pójdę. Proszę uprzejmie, a tak wygląda drzewo, krzew kawowy. Tak wygląda kawa, która rośnie na krzewie. To są ziarna kawy. No i sporo ich tutaj jest. W takich skupiskach małych. Kawusia. Dla wielbicieli, proszę bardzo, w ten sposób się ją pozyskuje. Znaczy pozyskuje, no tak ona rośnie. Ziarno kawy. No muszę powiedzieć, że jakby odbiega to dalece, dalece od moich oczekiwań. To miało być przepiękne w środku lasu. Tymczasem jesteśmy na pomiędzy tartakiem a z polem construction site, czyli placem budowy po prostu. Tutaj powstaje jakieś molo, ale to daleko jeszcze do tego, że powstało. Jedyne, co robi na mnie wrażenie, to pień tego drzewa, właśnie pnie tych starych drzew, które tu były, a które zniszczyli i spalili bezwzględnie. No bo to jakby 4 godziny jazdy tutaj po to? No nie tego się spodziewałem. Mam nadzieję, że mają jakiś motor, żeby gdzieś pojechać, bo to przecież jest jakaś porażka. A to nasz driver odjeżdża. Jedź! Chciałbym powiedzieć z Bogiem, ale tutaj jeden z pokoi, w których mamy mieszkać, ma krzyż na górze. I nie wiem w sumie, czy to kaplica, czy to pokój do wynajęcia. Chłopaki z Kambodży wiozą duże ilości piwa. To jest główna droga National Road, która ma prowadzić docelowo do Batam Bank. No jak widzimy, na razie nie jest ona specjalnie solidna. A tu mamy drugi zbiornik wodny. Można sobie usiąść w bungalow. Nie bój się, kochanie. A my pójdziemy tam. Chodź, Juni. No zobacz, Marcin z Jacobem są. Juni, zobacz, tak wygląda paw. Jak będziemy w łazienkach, to więcej takich zobaczysz. Pani Pawiowa nie ma ogona, a pan paw ma ogon kolorowy. Stroje krakowiaków są takie, wiesz, z piórem z... Aha, ty jesteś zainteresowana sklepem teraz. Nie wiem, czy on zejdzie na drogę, to będzie widać. O, jak sfrunął. Proszę bardzo. Kochanie, już, no ja pokazuję tutaj pawia. Jak polski. Pico. Poszedł się przejść. Mógłby rozłożyć ogon, byłoby fajniej. Zobacz. Widzisz? Tam. Wracamy do... No właśnie, proszę bardzo. Się nazywa Samkos Homestay. Nie wiem, czy to jest znak stąd, czy nie stąd. W każdym razie... No cóż, to idziemy, no. Idziemy sobie. Może gdzieś się ruszę kawałek dalej, później to pokażę wam trochę zieleni.